Znajdujemy się w laboratorium kultur tkankowych, w którym rozmnażane są rośliny metodą kultur in vitro, czyli w szkle. Jest to metoda pozwalająca na uzyskanie ogromnej liczby roślin w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu, dzięki czemu możemy je wykorzystać w ogrodnictwie, w ochronie środowiska oraz w farmacji i medycynie. W laboratorium tym realizowane są zajęcia na kierunkach ogrodnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska oraz uprawa winorośli i winiarstwo.